sprawie ogarniania się. Cała szczera prawda w kawałkach z okazji Prima Aprilisu. W ogóle, co to jest ogarnięcie? Zgodnie z definicją smoka Eustachego, stan ogarnięcia to jest taki stan, kiedy niewiasta wie, kim jest i wie, czego chce. Oczywiście jest to sprzeczne, w tej swojej definicji, bo jeżeli niewiasta wie, kim jest i wie, czego chce, to przecież nie jest niewiastą. To jest niemożliwe przecież. A jednak może tak być, może dojść do czegoś takiego, że niewiasta jest bardzo blisko już czegoś takiego, jak świadomość tego, że może jeszcze nie wie, kim jest, ale już wie, że nie jest księżniczką podrzuconą przypadkowym Kowalskim. Gdyż w większości to niewiastom się wydaje, że zostały podmienione, że są błękitnej krwi, tylko w szpitalu przez pomyłkę zostały podmienione i są wychowywane przez jakąś przypadkową Kowalską. Natomiast one tak naprawdę, to one się powinny urodzić w pałacu. Ona powinna się urodzić w pałacu i powinna mieć służbę, która by jej służyła i spełniała jej wszelkie zachcianki. I w tym przekonaniu 98% dziewcząt dorasta, że po prostu los coś pomylił. Ona miała przyjść na ten świat jako księżniczka, niekoniecznie Burgunda, ale księżniczka, i że ona do tego jest z natury przygotowana. I przez to, przez większość życia żyje rozczarowana, że los z niej zakpił, gdyż los dał jej wszystko, co się daje księżniczce, z wyjątkiem stanu ogarnięcia. I teraz, gdyby taka księżniczka się ogarniała, mając lat kilkanaście, to by nie zdążyła z siebie zrobić glonojada. Oczywiście Prima Aprilis, kochani, oczywiście Prima Aprilis, glonojad jest to oznaka, że jest się księżniczką. No i to jest pierwsza, najważniejsza oznaka. Jak spotkacie glonojada, wiadomo, że to jest księżniczka, która się po prostu pomyliła, los pomylił ją, wsadził ją w niewłaściwe ciało. Ale w środku, tam głęboko jest księżniczka. I tę księżniczkę należy tylko i wyłącznie rozpakować. Albo ogarnąć. Jeżeli się ją rozpakuje, wyjdzie z tego królewna. A jeżeli się ogarnie, to może być cudowną kobietą. Pozdrowienia dla smoka. Smoku, masz rację.